Z wielką ciekawością jechali do francuskiego Montpellier polscy pszczelarze. 41. Kongres Apimondia oraz targi Api Expo zapowiadane były jako największe w dotychczasowej historii światowe spotkanie pszczelarzy. Przy kongresie i targach akredytowało się 10 tysięcy uczestników z blisko 90 krajów oraz aż 200 wystawców. Francuskie Lazurowe Wybrzeże podejmowało ich od 15 do 20 września 2009 roku. Kongres zdominowała tematyka związana ze zjawiskiem masowego ginięcia pszczół, strat powodowanych w gospodarce pasiecznej rosnącej ilości krajów przez stosowanie na coraz szerszą skalę pestycydów nowej generacji oddziałujących neurotoksycznie na pszczoły oraz problematyka związana z selekcją pszczoły miodnej i jej odpornością na choroby. Panowała powszechna zgodność, że nadszedł najwyższy czas, by podjąć szeroko zakrojone, światowe działania na rzecz ochrony nie tylko pszczoły, ale również innych zapylaczy. W ponad 260 referatach naukowcy poruszali także problematykę związaną z technologią i ekonomią produkcji pasiecznej, biologią pszczół, florą miododajną, jakością produktów pszczelich oraz apiterapią. W przypadku apiterapii podkreślano, że jej dorobek jest już istotnym uzupełnieniem medycyny akademickiej i powinien być szerzej wykorzystywany w leczeniu i profilaktyce także współczesnych chorób cywilizacyjnych. Uczestnicy i goście kongresu mieli możliwość zapoznania się z treściami prezentowanymi przez naukowców i praktyków na 370 posterach. Obecności pszczelarzy w Montpellier nie można było nie zauważyć. Do centrum kongresowego trafiano bez problemu dzięki licznym drogowskazom i plakatom promującym imprezę. Wystawa Api Expo prezentująca dorobek światowego pszczelarstwa była bez wątpienia największą w dotychczasowej historii tych branżowych spotkań. Pośród 200 wystawców znalazła się mocna polska reprezentacja złożona z firm Adamek, Anna, Lankow, Łysoń, Miody Kozackie i Sądecki Bartnik. Warto też odnotować obecność polskiego pszczelarza Andrzeja Wyszyńskiego, właściciela firmy Maya Sunny Honey, który mieszka i gospodaruje w australijskim Sydney. W szczególny sposób o dostrzeżenie polskiej obecności w Montpellier zadbało gospodarstwo pasieczne Sądecki Bartnik. Aleja prowadząca do centrum kongresowego ozdobiona została 14 monumentalnymi ulami figuralnymi, które powstały podczas dorocznych plenerów rzeźbiarskich. Wszystkie one przedstawiały postać świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy. Ta nietypowa ekspozycja zaskakiwała gości swym urokiem. Była zarazem promocją tysiącletnich tradycji polskiego pszczelarstwa, jak i zaproszeniem do odwiedzenia Muzeum i Skansenu Pszczelarskiego w Stróżach koło Nowego Sącza. Gospodarze zadbali, by atmosfera otaczająca te stoiska obfitowała w najróżniejsze atrakcje i przyciągała do zakupu jak najliczniejszą klientelę.
Wystawa API Expo była wyjątkowa zarówno pod względem ilości uczestników, jak i miejsca zajętego pod prezentację. Na trzech poziomach Centrum Kongresowego można było zobaczyć pełny przegląd światowego API biznesu, produkcji, usług, maszyn i urządzeń, opakowań do produktów pszczelich, odzieży ochronnej oraz literatury i pszczelarskich pamiątek. W jednej z sal na gości kongresu oczekiwała specjalna wystawa prezentująca historię pszczelarstwa ze szczególnym uwzględnieniem Languedocji, regionu, w którym leży Montpellier. Wystawcy z najodleglejszych zakątków świata przyciągali zwiedzających na stoiska także barwnymi, egzotycznymi strojami. Choć boksy wystawiennicze były bardzo drogie, na co dość często narzekano, wiele firm nie szczędziło środków, by jak najpełniej zaprezentować swoje oferty, pośród których znalazły się m.in. kompletne linie technologiczne do rozlewu i konfekcjonowania miodów. Przy kongresie działa 7 stałych komisji: ekonomii pszczelarstwa, biologii pszczół, zdrowia pszczół, zapylania i flory miododajnej, technologii pszczelarstwa, apiterapii oraz pszczelarstwa jako drogi rozwoju obszarów wiejskich.
Goście zmęczeni zwiedzaniem stoisk chętnie przysiadywali na moment odpoczynku w obszernej sali kongresowej. Popatrzmy jeszcze przez kilka chwil na bogactwo i rozmaitość prezentacji przygotowanych przez wystawców API Expo. A to stoisko sądeckiego Bartnika, zaaranżowane w ciepłych tonacjach, kusiło najlepszymi małopolskimi miodami odmianowymi, tradycyjnymi staropolskimi miodami pitnymi, miodowymi łakociami, publikacjami fachowymi i popularno-naukowymi. Po trzech poziomach targowych prezentacji sporo trzeba się było nachodzić, ale też i najeździć ruchomymi schodami. Ukraiński Związek Pszczelarzy, który już w Melbourne starał się o organizację Apimondi w 2013 roku, także i tym razem nie zawiódł, przygotowując nie tylko bogate stoisko, lecz również atrakcyjne prezentacje folkloru. Przez 5 kongresowych dni w Montpellier panowała atmosfera prawdziwie rodzinnego festynu. Jak poinformowali organizatorzy, przez wszystkie stoiska przewinęło się ponad 30 tysięcy zwiedzających.
A to już ceremonia zakończenia kongresu, podczas której tradycyjnie wręczono medale dla najlepszych produktów. Dwa z nich trafiły do sądeckiego Bartnika. Złoty medal za miód pitny Chrobry i brązowy za miód pitny Maćko. Nadszedł czas wyboru kolejnego kraju gospodarza Apimondi. Po specjalnych prezentacjach zdecydowano, że międzynarodowe spotkanie pszczelarzy, już 43., odbędzie się w 2013 roku na Ukrainie, w Kijowie. Podczas ceremonii zakończenia kongresu dokonano zmiany na stanowisku prezydenta Apimondi. Duńczyka Asgera Segarda Jørgensena zastąpił Gilles Raffia z Francji. Kongres we Francji był doprawdy rekordowy pod każdym względem. Za dwa lata kolejne spotkanie, tym razem w argentyńskim Buenos Aires. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hello. Hello. Thank you.
Czy wiesz, jakie składniki naturalne zawiera łyżeczka miodu? Miód żywi! Zwiększa odporność organizmu. I leczy. Jedz miód. Nie daj się grypie. Bo miód to natury cud! Poznaj dobrą żywność. Najlepsze miody odmianowe poleca Gospodarstwo Pasieczne Sądycki Bartnik.